Nadkomisarz Sławomir Glapiak jest nowo wybranym zastępcą komendanta miejskiego Policji w Lesznie. Stanowisko objął z nowym rokiem. Nadkomisarz Sławomir Glapiak ma 38 lat w Policji, pracuje od 1997 roku. Służbę zaczynał w oddziałach prewencji w Warszawie. W 1998 roku zostałem przyjęty do Leszna, gdzie pełniłem służbę na stanowiskach wykonawczych jako patrolowiec dzielnicowy. Jako kierownik rewiru dzielnicowych nadzorowałem pracę zespołu do spraw nieletnich i na końcu byłem zastępcą naczelnika Wydziału Prewencji. Decyzja o przyjęciu stanowiska zastępcy komendanta nie była z kategorii tych łatwych. Podejmując się takiego wyzwania oczywiście trzeba brać pod uwagę aspekty i służbowe i oczywiście też rodzinne, ale w konsekwencji jak najbardziej zgodziłem się z całą przyjemnością będę służył. Czy jakieś obawy, czy jakieś przemyślenia już po tych pierwszych dniach służby? Jeszcze za szybko, żeby, żeby już analizować, czy są jakieś obawy, czy są jakieś przemyślenia. Zna Pan dobrze komendę, więc rozumiem, że się Pan po prostu odnajdzie na nowym stanowisku bardzo szybko. Liczę na to i liczę na to, że również moi współpracownicy pomogą mi w tym, żeby na tym stanowisku się odnaleźć. Zastępcy komendanta powierzono nadzorowanie pracy dwóch wydziałów ruchu drogowego i prewencji.